Radio Orzysz Polskie Radio Orzysz, dzisiaj ze mną w studiu. Jak zwykle utalentowany człowiek, bo nasze Polskie Radio Orzysz przeciąga talenty, przeciąga artystów, przeciąga bardzo ciekawych ludzi. Także witam cię Damianie Strzało, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy, witam. Damian jest, um, oprócz tego, że jest artystą, znaczy w tym, w tym ar twoim artyzmie zamyka się street art, grafika, projektowanie. Jesteś bardziej z wizualnej dziedziny, tak, tak. Bardziej wizualna dziedzina. Co mogę więcej powiedzieć? Zawsze ludzie, którzy próbowali zdefiniować, czym się zajmuję, zawsze mieli z tym problem, bo moje korzenie sięgają troszeczkę głębiej. Zaczynałem też od fotografii, filmu. To płynnie przechodziło w grafikę komputerową. Obecnie mocniej inspirowane właśnie technikami. Ręczynymi, czyli już bardziej działam w takim klimacie muralowo, szablonowo, no że jeżeli bym tak rzekł. I na jakim terenie można obejrzeć twoje prace muralowe powiedzmy. To znaczy, większość rzeczy się znajduje na terenie miasta Ełk. Bo jesteś Ełczaninem? Jestem Ełczaninem, ale można też część wrzutów, wrzut znaleźć w Warszawie, w którym mieście, no i gdzieś tutaj lokalnie. Mhm. Opowiedz coś o tych pracach. To znaczy, obecnie pracuję nad takim projektem, który się nazywa. Sypa włowa. Taka mocno, mocno kontrowersyjna, może dziwnie brzmiąca nazwa, ale rzeczywiście w tym, jak gdyby dotykam tej tematyki, co za tym się kryje. Bardziej w kontekście tego, że pracuję mocniej też w marketingu, odkrywam bardzo mocną sferę działania obecnych mediów, obecnego. Projektowania treści, które mają do nas docierać. Mhm. I to, co teraz robię, to są bardziej wnioski i poszukiwania na niektóre odpowiedzi na niektóre pytania z tym związane. Co, co chcę zaznaczyć, też, no też jestem po psychologii i to tak jakoś płynnie się wiąże, czyli też te wszystkie do moje dociekania. Uciekają też w tą stronę, ponieważ obecnie media, obecnie wszystko, co się dzieje w naszej przestrzeni publicznej, jest bardzo mocno powiązane z dziedziną manipulacji, dziedziną psychologiczną, i te wszystkie treści są projektowane tak, ażeby jak najtrafniej do nas dotrzeć i wywołać określone nasze zachowania, poglądy. Mm -hmm. I psy Pawłowa będą na czym polegały? Znaczy, moje wyjście w ogóle konceptu jest od właśnie Pawłowa, Iwana Pawłowa, ponieważ on odkrył tak odruch, warunkowanie odruchów bezwarunkowych. Behawioryzm? Tak, behawioryzm ewidentnie. I u mnie. Moja refleksja na ten temat jest taka, że dla nas te informacje również można manipulować nimi tak, by wy, wy, wywoływały Aha. odpowiednie emocje mhm. a, i to jest takie, e, no właśnie, projektowanie tych odruchów u nas, tylko poprzez informacje. Okej, okay, a jak to się przełoży na twoją konkretnie? Co powstanie w ramach projektu Psy Pawłowa? Będą to murale, będą to, nie wiem, gdzie wystawa, będą to spotkania? E, to znaczy tak, to na pewno będzie wystawa, e, będzie to wystawa z tym, że będzie to, e, będą te techniki mieszane, oprócz tego, Aha. że to będą e, po części na pewno w przestrzeni miejskiej się pojawiały pewne e, murale, e, plakaty, inne, e, inne, inne wizualne treści, to dodatkowo mam zamiar zrobić takie spotkanie odnośnie e, mojej wystawy, która będzie na... E, Butnach, na, będzie wykonana w metodzie sito-druku, a, no i, no i różnych, różnych jeszcze rzeczy, które wpadną mi do głowy. A street art, a, spray, farbki dają te możliwości, które hmm. sprawiają, że mo mogę malować po jakichkolwiek przestrzeniach i to mam zamiar wykorzystać. Mam wrażenie, że to jest siła i moc tego. Do to, to tego, tego street artu. A jak to wygląda z tej strony techniczno-prawnej? Czy ty możesz sobie na każdym murku malować? Czy tam na każdej ścianie? Bo chyba nie. Nie, 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 nie jest tak. Niestety a wciąż. Znaczy, podejście do samego street artu, do samego malowania po ścianach od lat się zmienia, ale mimo wszystko to. W większości przypadków nie jest tak, że, że, że to jest legalne. Eee, to, znaczy, to ciekawa twoja praca, jest super. To znaczy, e, ja właśnie, no, to też jest ciekawe, no bo, no bo, no bo to nie jest technicznie rzecz. Że... po północy prawdopodobnie, jak nikt nie widzi, gdzie nie ma kamer. Znaczy, nie no żartuję. Nie, 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 to nie jest tak. To znaczy, my mamy nie, nie wiem, czy wszyscy, ale w większości przypadków z ludźmi, którzy też tam działają na, i malują na ulicy, mamy takie zasady, w których a, określamy, że nie niszczymy, nie wiem, nowych budynków, a, rzeczy, które mają jakąś wartość a, historyczną czy, czy, czy coś, co by mogło. Nie, nie zamierzamy robić szkód, mhm. A, czy, czy malować w miejscach, które, które mogą, no bo to też, to też jest ciekawe, bo no, i jednak my na tych ścianach tworzymy pewne treści. Tak? Ścia ściany zaczynają do nas mówić, mhm. a, i to jest taka trochę kontra do a, tego, co, co obecnie się znajduje trochę też na ścianach, czyli wszystkie billboardy, wszystkie a, plakaty komercyjne, które a, produkują do nas treści i, i, o, i przekazują pewne wartości. Mhm. A, no i to też jest tak, że te. Prace, które tworzymy, mają w pewien sposób ubogacać a, naszą przestrzeń. To jest jedna forma, ale z drugą formą to jest też wyzywanie do pewnej dyskusji. Mm -hmm. A więc a, nie zawsze to też jest przyjemne. No, oczywiście najpopularniejszą osobą, która się zajmuje street artem, to jest Banksy obecnie. Mm -hmm. A i to, co można powiedzieć, to nie są jakieś technicznie bardzo skomplikowane tak, prace. To nie są rzeczy, które też są bardzo mocno kolorowe i przyjemne, bo on głównie używa też bieli czerni, ale mimo wszystko te prace powodują i wywołują dyskusję. Mhm. No i to jest jak gdyby też wyjście z galerii, wyjście prosto do człowieka, więc to bardziej o to chodzi w tym wszystkim. Też a, galerie, sposób, w który obecnie reprezentujemy pracę, to też moment, gdzie musimy iść na pewne ustępstwa, ponieważ a, jak gdyby właściciele przestrzeni, których a, który wystawiają, które a, jak gdyby propagują w pewien sposób sztukę, no to mają pewne swoje wytyczne, mm -hmm. swoją pewną a, estetykę, którą a, określają. Więc nie zawsze wszystko, co nieprzyjemne, co kontrowersyjne, są w stanie zaprosić do. A do środka, tak. Mówię tutaj o instytucjach kultury, które często też no, no są, no mają pewne wytyczne, które, których muszę przestrzegać. Mm -hmm. A dlatego, jak gdyby moim, moim zdaniem, jedyną możliwością i dlatego popularność w ogóle street artu jest taka, jaka jest. Z tego względu, że możemy. A rozmawiać bezpośrednio z człowiekiem, bo dla mnie sztuka to nie jest moment, w którym my się zamykamy jako artyści, albo sztuka jest dla e, ograniczonej liczby ludzi, tylko to jest rzeczywiście coś, co mogą, co może robić każdy, moim zdaniem, a, i w czym powinien uczestniczyć każdy. Mhm. A jest jakieś dzieło Twoje, z którego jesteś wyjątkowo dumny, zadowolony, może najbardziej kontrowersyjne, czy te, które najbardziej pobudziło te tej dyskusji, o której mówisz? To znaczy, w, ja nie mogę też się poszczycić jakąś nie wiadomo jak ilością prac. Tak? Jestem gdzieś tam na początku też drogi, jeżeli chodzi o wielkie formaty. A bardziej zawsze się obracam w mniejszych formatach, ale mam tunel w Ełku przy ulicy Wojska Polskiego, jak gdyby w przestrzeni też tam starej kamienicy, w której mm -hmm. właśnie zaczyna malować Psy Pawłowa i on przedstawia właśnie tą a, też to, co od, na początku o czym powiedziałam, czyli a, ten, ten odruch bezwarunkowy jak gdyby prowadzony do nas z perspektywy telewizora a, i to było po prostu dla mnie bardzo otwierające doświadczenie. Dlaczego? Ponieważ podczas malowania tego, oprócz, no, bo, no bo to też są ciemne kolory, ja pracuję w bieli, czerni i żółci głównie, a, no to Estetyka tego nie jest zawsze akceptowalna, bo ludzie są przyzwyczajeni jednak do ładnych prac w kontekście e, kolorowych, e, przyjemnych dla oka. A tutaj mogę powiedzieć, że nie, jak gdyby oprócz tego, że to jest pewna estetyka, jest to w pewien sposób e, ładne, ale to niekoniecznie zawsze wzbudza pozytywne emocje. No i podczas malowania tego docierając do clu, do to spotykałem się z ludźmi, ludźmi ludzie mnie zaczepiali i dyskutowali na te tematy, czyli i to, to jest ciekawe, że moja intencja tej pracy była zupełnie inna, Aha. a ludzie widzieli tam swoje, czyli widzieli, mhm. bo tam jest ręka, która steruje jak gdyby takimi kukiełkami, które są przed kamerami a, i ludzie tam widzieli zupełnie inne rzeczy. To znaczy, pokazywała mi ogromną polaryzację naszego społeczeństwa. Czyli jedni tak byli za rządzącą partią, inni przeciw, inni, i każdy się obrzucał nie? nawzajem. Dla absolwenta psychologii nie było to zaskakujące, myślę, że każdy miał swoją tutaj wizję i swoją interpretację. Tak, tylko że e, dla mnie, no bo zawsze jak się tworzy, e, ma się pewną wizję odbioru. Mm -hmm. Jeżeli świadomie się tworzy, ale mm -hmm. nigdy nie wiemy, do czego nas to doprowadzi. Czy to będzie moment, w którym rzeczywiście przekażemy i tak wywołamy tą dyskusję w odpowiednim kontekście. Czy to ten bo też pójdzie bokiem. Czy to pójdzie bokiem, nie? Mm -hmm. I to też jest takie brzemię na zasadzie, że okej, okay, ja jako artysta mogę zrobić tam wszystko, powiedzmy, ale czy to. Dołoży jakoś cegiełkę do jak gdyby, społeczności, czy to rzeczywiście wywoła coś zupełnie innego, czy to jakieś wywoła większe podziały, tak, czy to w, w jaki sposób to pójdzie, nie? To zawsze może pójść w ten, w ten gorszy, i to jest ogromna odpowiedzialność, moim zdaniem. W tym kontekście, ale to, gdyby wracając do samej pracy, no to właśnie to było niesamowite. Ale oprócz tego. Ten tunel, tak? Czyli te, ten, 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 tunel, ten, ten tunel. Czyli zapraszamy słuchaczy, żeby się wybrać do tego tunelu, wojska polskiego. Yy, nie pamiętam, ale to jest. Przy, yy. nie, nie wiem, czy możemy nazw, nazwami komercyjnymi mówić, a, ale, yy. ale przy yy, popularnej sieci komórkowej. Yy. Czyli <laughs> niedaleko jest, Kościoła tutaj. Tak, tak, to jest dokładnie do, niedaleko do dużego kościoła, jak będzie się szło wojska polskiego po tej stronie od kościoła. A to na pewno trafimy na, na, na malowidło. Tak, i to to będzie Damian właśnie. Tak. No i co muszę powiedzieć jeszcze, bardzo w ogóle dziękuję osobom, które były przy, przy malowaniu, że mnie częstowały różnymi <laughs> rzeczami. Przynosiły mi herbatkę, <laughs> przynosiły Słatki. mi pizzę i w ogóle je, je, jakieś różne jedzenie. Były wspaniałe dyskusje. I... To byli przyjaciele, czy osoby z zewnątrz, które były zewnątrz. orzeczone? Zupełnie o, z zewnątrz. Bardzo ciekawe. A, no i tutaj też, co trzeba zaznaczyć, no to jak gdyby sama ściana była zupełnie a, tak legalna, ze wszystkim pozwoleniami, ale też miałam takie sytuacje, gdzie ludzie przychodzili, no bo nie wiem, była jakaś interwencja akurat w podwórku, a i przyjechała karetka, i tak, i, i chłopaki z karetki, jak już wyjeżdżali, mówili: Słuchajcie, tutaj policja jest. <laughs> a mówi: Nie, wszystko spokojnie. <laughs> Mamy wszystko ogarnięte, nie? <laughs> Więc tak, to jest. Czy to... życzliwych ludzi wokół ciebie? Tak, tak, ale w ogóle. E, to jest ciekawe, nie? że znaczy, jak też rozmawiałam z ludźmi z innych krajów, to tak niekoniecznie jak gdyby ten, a, ta sylwetka artysty jest postrzegana w ten sposób jak u nas. Nie? Znaczy ja dopiero teraz to tak naprawdę dostrzegłem bezpośrednio. A gdzie ta różnica jest? To znaczy, że bardziej się postrzega, arty... że to nie jest prestiżowy zawód. Nie? Że tam to nie jest czy u nas? Tam. Tam nie jest. Ja dostrzegłem to, że mhm. to bardziej budzi pozytywne skojarzenia. Na zasadzie, tym bardziej, że jeżeli malowałem ścianę, bo to ja rozumiem, że, że to też zupełnie inny wydźwięk ma, że ludzie czuli, że jestem od nich, nie? Że, że jestem swój. Mhm. Na, na zasadzie, że naprawdę odczułem to, że, że, że byli mi bardziej przy, przychylni i życzliwi. W Polsce. W Polsce wełku. Mhm. Znaczy, ja, ja mam odczucie zełku, ale mhm. mam wrażenie, że też moi koledzy gdzieś tam z Polski też mają pozytywne wrażenie. Nie zawsze, no bo czasami jest też tak, że nawet legalnie się tworzy jakieś dzieło, mhm. a no to ktoś podchodzi. A co ty tu robisz? Co tu się dzieje? I, i, i zaczyna, a, zaczyna wręcz agresywnie do tego podchodzić. bo... Ale ja też to rozumiem doskonale, że w, też po części. A te prace, które powstają na ulicy, to są też pewne, postrzegane jako wandalizm, tak, jako pewne ma mazanie, niszczenie pewnego mienia, nie? Mhm. No i to okej. Okay. To jest po prostu też dbanie o własną przestrzeń. Rozumiem. E, interesuje mnie, e, bo dostałeś nagrodę stypendialną prezydenta Ełku dwukrotnie. Tak. W 2019 roku i potem w 2021 w 20 tak, teraz. Tak I teraz dostałeś na Pawłowa, tak? Znaczy wcześniej dostałam na no właśnie, mur... opowiedz, to te, to też powiedz jest... tak, ja... czego dotyczyły te nagrody, jaki był efekt tego? Bo jednak ełk sporo, tam 60 tysięcy, czy nawet więcej mieszkańców, tak, także dostać takie wyróżnienie, to jest coś, no, coś dużego. No, no tak i nie. To znaczy Mam wrażenie, że no, jeżeli chodzi o 60 tysięcy ludzi, tak, ale z drugiej strony osób działających czynnie jest niewiele. Tym bardziej, że w większości ludzie wyjeżdżają z Ełku. Więc a, jak gdyby naprawdę, mm, nie, 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 no nie chcę bagatelizować tego, ale no po prostu mam wrażenie, że, że no jest niewiele osób tworzących. A pierwsza, a w 2019 roku dostałem stypendium właśnie na tą ścianę, z Pawłowa. Znaczy mm -hmm. to, to ja nie do końca też, moją realizacją być, miał być mural i jak gdyby tak powstało. I tak miałam to zrobić, więc, więc jak gdyby to, to jest bo... to Wojska Polskiego? To jest to Wojska Polskiego. A teraz stypendium 2021? Dostałem na wystawę. Mhm. Znaczy no... Chcesz coś zdradzić więcej, czy, czy chcesz, żeby to niespodzianka była? Znaczy nie, nie. Ja, znaczy ja jeszcze troszeczkę się motam, nie? Na zasadzie, w jakim kontekście? Ja na pewno planując wystawę, no to tak jak mówię, no to na pewno będzie w kontekście tego a, Pawłowa, tych odruchów a, bezwarunkowych i warunkowych. A, ale, ale zastanawiam się jak, z czym zostawić ludzi, nie? Czyli mm, Mm -hmm. Trochę dążę na zasadzie edukacji poprzez weryfikację informacji, na przykład tak jak jest w krajach skandynawskich, to jest jeden z moich pomysłów, a drugi to jest po prostu też jak gdyby przedstawienie pewnych zjawisk, które się po jak gdyby są poprzez korzystanie z mediów, tak, powstają. Czyli to bańki informacyjne, tak, które tworzy, tworzy nam Facebook, to dawkowanie informacji dla nas przez Facebooka, znaczy ja, Cenzura, że, że, cenzura? Mhm. siłą rzeczy jest, mhm. siłą rzeczy jest, ale to, to jedna i druga strona tak tworzy. Znaczy, dla mnie to jest ciekawe w ogóle zjawisko, bo powiedzmy, były na przykład pożary w Australii, i no mam znajomych tak na Facebooku z różnych stron. No bo, jeszcze dla słuchaczy, powiem, że Facebook dawkuje nam informacje w ten sposób. On nas segmentuje w pewien sposób poprzez zainteresowania, tak, region, poprzez to, gdzie bywamy, z kim rozmawiamy i dostarcza nam informacje na naszego te, tego tak zwanego walla w sposób, w którym wzbudzi nasze zainteresowanie i nas doprowadzi do tego, że my jak najdłużej zostaniemy w, w, w ich medium, tak. I poprzez to są dawkowane nam informacje z jednej strony. I na przykład pożary w Australii dopiero mi uświadomiły to, że miałem znajomych, którzy bardzo byli eko. Mieli, miałem też z tej drugiej strony. A, że, przepraszam, że tak mówię, że to dwie strony, ale rzeczywiście konflikt w tym momencie się pojawia. I, mm -hmm. i z drugiej strony, jak gdyby ci znajomi eko e, udostępniali te posty, jak tam ekolodzy działają, jakie, z, e, jakie działania podejmują instytucje i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony natomiast dostawałem informacje, no dobra, a gdzie teraz są ekolodzy, nie? gdzie to wszystko jest? No i tak sobie dopiero wtedy uświadomiłem, że ci jedni nie dostają. Informacji od tych drugich, nie? I to jest takie. Że gdzieś do... ta ściana jest. Jest ściana, jest ściana i, i jak gdyby to się pogłębia. Nie? Ściana do zamalowania. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że ta świadomość, nasza wiedza na temat tego medium, bo to jest przerażające, zdaje Dla mnie się wydaje, że to daje bardzo duże pole manewru do. do ten. To są takie błahe rzeczy, ale jeżeli my to, jak gdyby. Wykorzystamy i wykorzystują ludzie politycznie, to po prostu straszne rzeczy się dzieją i to wygląda tak jak ta, teraz. Tak? Polaryzacja społeczeństwa ogromna. No na szczęście ty jesteś bardziej w wizualnej dziedzinie, w wizualnych sztukach. I tutaj też mnie interesuje, Damianie, Twój pseudonim artystyczny, to jest pseudonim artystyczny. Obywatel S. Tak. Opowiedz, skąd taki e, pseudonim? Może jakaś historia za nim stoi? Myśli? Wiecie, wiecie co, nie wiem, czy... Znaczy na pewno muszę dążyć do tego a, momentu, że, że zaczynając i tworząc sobie pseudonim, to chciałem po prostu działać a, bardziej anonimowo, jak widać a się nie udało, bo <laughs> jednak mieszkamy w małym mieście i pomyślałem sobie, że to jest bez sensu, żebym też się, się krył za pewnymi, a, za, za pewnymi pseudonimami. No i pseudonim się wziął bardziej z mojej refleksji i tego badania na zasadzie naszych praw też obywatelskich, no bo z mojej perspektywy naprawdę mamy ich niewiele albo skuteczność ich jest bardzo ograniczona i dlatego powstał obywatel S. Mhm. I jak gdyby to czy... szansę właśnie też w, w komunikacji z perspektywy też stylitartowej. Tak? Mhm. Czyli to z Ciechowskim nie jest y, związane? W bardzo żydne. mocno jest związane. A jest związane. Jest. I psy Pawłowa są bardzo mocno związane, bo jak gdyby uwielbiam go a, i, i też, e, no, no tak, tak, się inspirowałam ewidentnie Ciechowskim. Mhm. To dobrze, czyli odebrałam to tak, jak chciałeś, żebym odebrała. Dobrze mnie zaprogramowałaś w tym kontekście. Dobrze, a powiedz jeszcze na zakończenie Damianie, wyczytałam tutaj o tobie, że jesteś współtwórcą mak czyli Mazurskiego Artystycznego Kolektywu. Tak. Współtwórcą. Proszę powiedz coś na, na temat mak -u. co robicie, co to za instytucja, co to za kolektyw? To, czy nie jesteśmy żadną zinstytucjonalizowaną grupą. Mhm. E, Bardziej nie... przyjacielską, nieformalną. Tak, tak, jako na terenie naszego miasta i nie tylko. Dlatego jesteśmy Mazurski, no, działa dużo, dużo ludzi. No i mam wrażenie, że nasze, znaczy wrażenie, no taka, taka jest prawda, że działamy gdzieś tam w swoich bajkach. No i chcieliśmy po prostu troszeczkę się wymienić wiedzą, trochę dać sobie wsparcia i trochę zacząć na terenie naszego działać na, na terenie naszego regionu. A dlatego powstał taki twór nieformalny, mazurski artystyczny kolektyw, gdzie się spotykamy, gdzie się wymieniamy, gdzie planujemy różne rzeczy i, i, i robimy. No i to tak powstało. No. Jesteście otwarci na nowych artystów? Tak, tak, cały czas. Dołączają do was? Tak. A z jakich dziedzin sztuki? Bardzo różna. I to jest malarstwo, mm -hmm. i śpiew, i teatr. No, no po prostu ma, mamy na pewno bardzo szeroki wachlarz. Ludzi, którzy tworzą. Nie zamykamy się naprawdę na jakieś dane dziedziny, ponieważ nawet tworząc jakieś wydarzenie czy robiąc cokolwiek, to jednak jest tak, że, że, że różnych kompetencji potrzebujemy, mm -hmm. a to też jest rozwijające, mo mogąc też z innymi a, no, porozmawiać o, o ich dziedzinach. tak? No tak. Polskie Radio Orzesz bardzo serdecznie pozdrawia wszystkich artystów z kolektywu. I zaprasza tutaj do nas, jeżeli chcielibyście się podzielić sobą, tutaj z nami, to bardzo serdecznie zapraszam przez ciebie Damianie, ale też bezpośrednio, bo być może wysłuchają naszej rozmowy. Damianie, jeżeli y, nasi słuchacze chcieliby podejrzeć stronę twoją, zobaczyć, zapoznać się z twoimi pracami, gdzie możemy ich przekierować? Na Facebooka, ewidentnie. Na, na Facebooka na... Obywatela S, czy? Tak. Obywatel S, Facebook. Dokładnie tak. I bądźcie tam. Dziękuję Ci bardzo, Damianie, za odwiedziny u nas. Dziękuję również. Do zobaczenia. Polskie Radio Polskie Radio